15. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki. Polski Cukier Toruń podejmuje dzisiaj w arenie Toruń drużynę PGE Turowa Zgorzelec z hali przy ulicy Bema. Witam Państwa serdecznie Łukasz Maleszewski. Wiśniewski postarczył tylko rzutem z dystansu. Podanie pod kosz. Bardzo dobra gra z zewnątrz do środka. I są punkty Jureski Ficia, chorwacki silny skrzydłowy. W tym sezonie również jest cennym nabytkiem drużyny Jacka Winnickiego. I Kowlew mocno poszedł na kontakt z Kylem Weaverem, przepchnął Amerykanina. Skifić. Bardzo ładna akcja zespołowa Polskiego Cukru. Jurek Skifić, odegranie jeszcze do Krzysztofa Solimy. I popularny żubr zdobywa swoje punkty. Carter, blisko już od razu niego, momentalnie podszedł Obi Trotter. Kostrzewski z przygodami, ale wpada ta piłka do kosza. Nikolić próbuje grać jeden na jeden z Sulimą, jednak oddanie do Cartera na drugą stronę, przerzucenie piłki do Michalaka, ten penetruje. Nie idzie Michałowi Michalakowi w tym meczu, sporo oddaje rzutów, ale na razie jest nieskuteczny, jak na razie bez punktów, a to była jego już piąta próba, a tymczasem Wiśniewski ponad Mateuszem Kostrzewskim, kapitan Polskiego Cukru. Kostrzewski daleko rozpoczął ten dwutakt. Wydawało się, że dobrze w obronie przeciwko niemu. Aleksander Perkal zza linii końcowej. Bochno, szybkie rozegranie do Ikowlewa. Niepilnowany Denis Ikowlew trafia z dystansu. Wiśniewski, przy nim teraz niższy o głowę. Tweety Carter, Wiśniewski indywidualnie. No niczym w masło w tą strefę podkoszową wszedł teraz kapitan twardych pierników. Wiśniewski wychodzi na zasłonę Sandul, już zbiega pod kosz. Wiśniewski teraz dopiero piękne podanie w tempo do Maksyma Sandula i dwójkowa akcja Torunia zakończona punktami. Wiśniewski wprost w ręce Davida Jacksona, nie ma przewinienia. Jest kontratak PGE Turowa, ale zablokował w tej chwili Aleksander Perka tuitego Cartiera. Ucierpiał przy tym też mocno skrzydłowy Polskiego Cukru. Z impetem uderzył o parkiet Alex Perka. No, ogromne poświęcenie koszykarza twardych pierników. Wiśniewski. Zasłona od Sandula. Sandul niepilnowany pod koszem. Świetny pick and roll w tej chwili Torunian. Są kolejne punkty spod kosza zdobyte przez Maksyma Sandula. Torunianie ponownie odskakują. 26 do 18. Do gospodarka. Coraz mniej czasu do rzutu. Carter. Równo z końcową syreną trafia Timont Tweety Carter. Trotter. Świetne podanie do Weavera. Grają ze sobą Amerykanie Polskiego Cukru. I przewaga Polskiego Cukru rośnie do 6 oczek. 36 do 30. We must step up on defense. Must. Bochno. 6 sekund do rzutu, sprytnie Bartosz Bochno, lobem pod kosz do Mateusza Kostrzewskiego. Trotter. Kapitalne podanie kozłem Obi Trottera do Jureski Ficia. Carter na skrzydło do Davida Jacksona, dobra pozycja dla Amerykanina, ależ wysoko po tą zbiórkę wyskoczył Mateusz Kostrzewski. Trzecia ofensywna zbiórka Mateusza Kostrzewskiego. Ekwilibrystyczny ten rzut, ale jeszcze szczęśliwie Torunianie i Sulima po podaniu Obi Trottera. Sporo szczęścia i przypadkowości było w tej akcji. Ostatnie sekundy. Carter nieco zaspał w tej sytuacji. Jurek Skifić. Carter przeciwko niemu, Skifić o wiele szybszy, oczywiście rozgrywający PGE Turowa i związał łydki, zakręcił Jurę Skificiem i zdobywa punkty z pół dystansu. Czysty przechwyt Trottera, jest szansa na kontratak, dwójkowa akcja Amerykanów. Zatańczyła piłka na obręczy, zadrżało serce wielu kibiców zgromadzonych w arenie Toruń. Tweety Carter z dystansu, trzecia trójka tego zawodnika. Skifić. Przeciwko niemu Kostrzewski, Skifić. Obrót w drugą stronę, ale doszedł do pomocy. Urosz Nikolić, jeszcze Torunianie, Sulima. Krzysztof Sulima po podaniu Kajla Weavera.
Tym razem wykorzystał Sulima podanie od Weavera. Weaver. Na pamięć do Sulimy. Jeszcze taką bezpańską piłkę łapie Obi Trotter. Wiśniewski. Do Sulimy jest Weaver. Szuka sobie miejsca do rzutu. Świetna asysta. I kolejne punkty Krzysztofa Sulimy. Carter na skrzydło do Kostrzewskiego. Ten niepilnowany trafia za dwa punkty, pokazują arbitrzy. Kolejne fantastyczne podanie z jednej ręki. Kyle Weaver do Jureski Ficia. Ponownie gra tyłem do kosza z Ikowlewem. Bardzo trudny do zablokowania rzut z jednej nogi, odskok. Tak więc najwyższe prowadzenie twardych pierników w tym meczu. Carter nieskutecznie. Ogromne poświęcenie Torunian i Diduszko i Sandul na parkiecie. A tutaj świetne podanie przez całe boisko. Kapitalna akcja. Skifić. Po obwodzie Torunianie Diduszko z dystansu. Wyszedł po piłkę już Aleksander Perka. Wiśniewski. Odważnie Łukasz Wiśniewski gra przodem do kosza. Trudno mu jest zabrać piłkę, gdy już przykleił mu się ona do dłoni. Są kolejne punkty kapitana. Weaver. Trójkowe zagranie. Wiśniewski, Weaver i trafia Chorwat Jure Skifić. Wycofał piłkę na obwód. Diduszko. Bardzo sprytnie Bartosz Diduszko. I jeden punkt jeszcze będzie dodatkowy, bo był faulowany Bartosz Diduszko. Diduszko. Coraz odważniej wchodzi pod kosz Diduszko do Skificia. I naprawdę bardzo zespołowo grają Torunianie. Sporo asyst będą mieli na swoim koncie po tym meczu. Poturbowany teraz Kyle Weaver. Nie podnosi się cały czas Amerykanin z parkietu. Carter, czy ponownie będzie szukał sobie miejsca do rzutu z dystansu? Nie, teraz wjazd pod kosz Amerykanina. Bardzo ładnie zwiódł w tej chwili śniega. Postraszył tylko rzutem. Polski Cukier Toruń pokonuje PGE Turów Tgorzelec 97 do 85, odnosząc 14. zwycięstwo w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki.